To będzie jedno z największych sportowych wydarzeń w mieście. 1 sierpnia w Zabrzu zakończy się najdłuższy odcinek 74. wyścigu Tour de Pologne. Kolarze wjadą do Zabrza od strony Makoszów i zakończą wyścig przy stadionie Górnika Zabrze. Wyścig wjedzie na rundę miejską na rondzie Sibiraków, dalej ulicą de Gola, w lewo Roosevelta, później w lewo na takim małym rondzie w kierunku trasy średnicowej i lewym pasem pod prąd tą trasą średnicową znowu dojedzie do tego samego ronda, zjedzie na dół i znowu do mety. Takie 3 rundy zawodnicy będą mieli do pokonania na terenie miasta Zabrze. W Zabrzu ruszyły już przygotowania do wyścigu. Trwają prace naprawcze oraz drobne remonty dróg. Remontujemy nawierzchnie drogowe, wszędzie tam, gdzie mieliśmy jakieś ubytki w jezdni, ażeby dochować tutaj należytej staranności i zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom, je uzupełniamy. Trwają również prace porządkowe, porządkujemy zieleń uliczną, porządkujemy drzewa, krzewy, tak żeby to wszystko miało schludny wygląd, żeby miasto ładnie tutaj wyglądało, ładnie się zaprezentowało. Dużo uwagi Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej przykłada do organizacji ruchu. W dniu wyścigu kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Na czas przejazdu peletonu będzie konieczność zamknięcia całkowitego, to znaczy ulica Legnicka-Makoszowska. To jest krótki czas, bo to jest gdzieś od godziny 17 do godziny 18.40, 19 maksymalnie. Natomiast sama pętla wyścigu, tam gdzie będzie ten wyścig główny, tak, 3 razy okrążenie ulicą de Gola, ulicą Roosevelta, łącznicą do DTS-ki i krótkim odcinkiem DTS-ki od węzła Roosevelta do ronda Sibiraków. Tutaj zamknięcie będzie długie, bo będzie trwało od wczesnych godzin rannych, od 5 rano, przewidujemy do 23.00. O 23.00 być może uda nam się dopuścić wszystko z powrotem do ruchu. Od kilku dni kierowcy muszą liczyć się także z utrudnieniami na zabrzańskim odcinku drogowej trasy średnicowej, która jest przygotowywana do remontu. Wybudujemy 2 przewiązki tak zwane. Jedna na wysokości ronda Sibiraków, druga na wysokości granicy z miastem Gliwice. Te przewiązki będą służyć temu, ażeby można było naprzemiennie albo północną, albo południową jezdnię zamknąć i prowadzić na niej prace remontowe. Planujemy, że te prace potrwają teraz od 1 sierpnia do prawdopodobnie końca października. W dniu samego wyścigu jezdnia północna, czyli ta od strony Parku Powstańców Śląskich, będzie zamknięta dla ruchu. Ruch będzie przerzucony dwukierunkowo na jezdnię południową i zamknięta będzie łącznica od DTS-ki do Roosevelta, do ronda Roosevelta na wysokości granicy z miastem Gliwice. Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne rozpocznie się w Zawierciu i będzie liczyć 238 km. Zanim kolarze dojadą do Zabrza, przejadą m.in. przez Jastrzębie Zdrój oraz Rybnik. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich kibiców na 74. Tour de Pologne, który będzie wyjątkowy, ponieważ no, przygotowaliśmy trasę bardzo ciekawą, bardzo taką wymagającą. Mamy 2 etapy sprinterskie, właśnie jeden kończy się m.in. w Zabrzu, także że zapraszamy wszystkich. No i myślę, że naprawdę to będą niesamowite przeżycia. 74. Tour de Pologne rozpocznie się 29 lipca w Krakowie, a zakończy się 4 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.